Dobry wieczór Państwu. To ja, nadpobudliwy mężczyzna, wciąż przedstawiający się podejrzanie jako... Pan Kożuszek. A u Państwa? Codziennie szukamy Kożuszka na stoku. A tu same ortaliony. A ten program właśnie teraz zaczynamy. Szczuciu dobrobytem nie ma końca. Proszę Państwa, zachęcam do tych filmów bardziej takich pokazujących naszą patologiczną stronę pisowskiej Polski. Przecież ona też gdzieś musi być. To w imieniu jak zwykle osób oglądających ten program służbowo. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie się działo. To ja nawet nie robię żadnego wstępu. Po pierwsze, w Sejmie, pamiętacie, był kiedyś taki program Shubi Dubi You Can Dance. I generalnie na polski to się tłumaczyło, każdy tańczyć może, jak nie mogę, to przez nogę. I Klaudia Jachira i tam inne kobiety zatańczyły. Klaudia Jachira się tak chwaliła tym na jakimś medium społecznościowym. Zobaczmy. Zrobiłyśmy to! Po raz pierwszy w historii polskim Sejmie zatańczyłyśmy taniec przeciwko przemocy wobec kobiet. Nazywam się Miliard. Już nie jak u Mickiewicza, milion tam skromnie. Tylko Miliard. By było tak oznacza, tylko tak oznacza zgodę. Jakieś tam, dobrze proszę Państwa. I teraz Michał Jelonek zresztą z Telewizji Republika, reporter nasz, uwiecznił ten niezwykły taniec, natomiast problem się pojawia pewien, proszę Państwa, że tam aranżacja była taka, że muzyka mogła być objęta prawami autorskimi. Dlatego no, wyjdziemy w jakiś sposób z tego problemu, że ja tutaj dowolę, to naprawdę nie ma znaczenia, co ja tutaj puszczę, byle było coś tam w tle i to naprawdę w kontekście tego Państwo nie traktujcie. Natomiast teraz poproszę, żebyśmy umieścili w ramce ten materiał i uwaga, reżyserka z DJ-em Kożuszkiem, wszyscy na raz, dwa, trzy i... Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz, wybiera z ziemi ciepło dla ludzi. Polskie szanda, liderem są w kraju, certyfikaty, atest PZH mają. Polskie szanda, gwarancją jakości, bo do szczelności. Najlepszym marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia. Jest kapitalny, jest oryginalny, jest niebanalny, niepowtarzalny. Nie daj się Szymon. Dobrze. I jak mówię, muzyka była dobrana zupełnie przypadkowo. I teraz tak, proszę Państwa, Państwo powiedzą, że to są jaja, prawda? Ale proszę Państwa. Jakie to ma wpływ na środowisko? Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczy. Dokładnie. Inni powiedzą, że taniec był trochę nie do rytmu. Ale to też jest, proszę Państwa. Poziom level. Manipulowanie, przepraszam, tu miałem trochę fejdy, nieważne. Natomiast ja nawet nie chcę się odnosić do przedmiotu tej walki, bo to chyba by było dodatkowe ośmieszanie tematu, który istotnie jest poważny. No, bo zresztą, proszę Państwa, ja jestem taki jak trochę większość prawicowych mężczyzn, czyli o tych sprawach tak zwanych, to te sprawy to ja znam generalnie tak samo jak Franka Kimono. Czyli głównie z płyt i z kaset. Natomiast warto się, proszę Państwa, zastanowić nad tym, co jeszcze, jakie problemy tego świata można by było zwalczyć tańcem. Nie? Ja na przykład jako młody człowiek bardzo długo skutecznie walczyłem tańcem z jakimikolwiek szansami na znalezienie jakiejś partnerki w swoim życiu. Nawet były takie momenty, że moi koledzy chodzili do dziewczyn i mówili, kojarzysz tego Maćka? On naprawdę jest w porządku, no jak go poznasz? Nie jest taki wariat, jak się wszystkim wydaje. I ona mówiła, w końcu już się dziewczyna dawała przekonać, ale wtedy ona mówiła, a gdzie jest ten Maciek? I oni pokazywali tam, na parkiecie. I ja tam byłem... I niestety to nie wychodziło. Dobrze, ale zostawiamy to, proszę Państwa. Jest taki nowy trend, że dziennikarze, którzy wracają do mediów publicznych, głównie mówią o tym, że powrócili do mediów publicznych i to jest główny przedmiot ich dziennikarstwa, co jest trendem niezwykle ciekawym. Na przykład jeden pan redaktor, podobno to jest niezły redaktor, czy dziennikarz muzyczny, więc jakby tutaj nie atakujemy osobiście za to, co robił w swoim życiu i co będzie robił i tak dalej, ale sposób, w jaki mówi o radiu jest dla mnie charakterystyczny. Posłuchajmy. Dzień dobry, nazywam się Michał Nogaś i po raz pierwszy od blisko 8 lat znów trzymam w dłoni mikrofon z tym logiem. Od dzisiaj mam ogromny zaszczyt być wicedyrektorem Trójki, którą kieruje Agnieszka Szydłowska. I dziękując za tę możliwość, chciałem powiedzieć, że czuję się tu jak u siebie, w domu.
i że przed nami niełatwy czas odbudowywania Turki, a właściwie tworzenia tej stacji od nowa. Przepraszam Państwa, bo się trochę wzruszyłem. Trochę jest taka niespójność w tym komunikacie, bo media miały być publiczne i że to są media wszystkich, dlatego nie może być pisowskiej propagandy. I ja nawet ten argument rozumiem. Znaczy tym, którym się to nie podobało, że za pieniądze podatników chwalona jest jedna partia, no akurat partia rządząca, ale jednak. Ale jak słucha się tego wszystkiego, to chodziło o to, że nie media publiczne, żeby media były tych, których były, żeby było tak, jak było, żeby media były nasze. TVP Info, czy TVP w ogóle, zrobiło wręcz taki spot cały, w którym ludzie mówią dokładnie to. Posłuchajmy. Jestem pierwszy raz od 2017 roku. Po prawie 9 latach z powrotem jestem w telewizji publicznej. Jestem w telewizji publicznej pierwszy raz od 6 lat. Jestem szczęśliwa. Bardzo tęskniłem. Nie byłem w telewizji publicznej przez wiele, wiele lat. Serdecznie pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej po dłuższej przerwie. TVP Info. I teraz już, proszę Państwa, wiemy, co jest celem życia mediów i życia w ogóle publicznego w Polsce. Teraz ci wszyscy, którzy zostali wyrzuceni z TVP, przez następne 7 lat będą przygotowywali przemowy, zmieni się być może władza, zawsze to się może zdarzyć, i oni tam wrócą i powiedzą, jak mi jest miło, proszę Państwa, nie było mnie tu 8 lat, jak mi jest miło, albo 4 lata mnie tu nie było i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że inni ludzie wykonujący inne zawody nie mają takiego komfortu, żeby opowiadać. Na przykład pojechaliby Państwo do mechanika, panie, tu mi jedno koło mi bije chyba po lewej stronie, i on by wziął jakiś klucz i powiedział tak. Zanim zaczniemy ten remont, proszę pana, chciałem panu powiedzieć, ja tego klucza nie miałem w ręku 6 lat. Tak jest mi niezwykle, a wy się spieszycie. No a w każdym razie. Natomiast czy ten spot idealnie oddaje ducha nowej TVP? Tu bym dyskutował. Chyba coś można by byłoby poprawić. A jeśli jest jedno medium, proszę Państwa, które zawsze może te rzeczy poprawić, lepiej pokazać tego ducha, to tym medium jest znana już na całym świecie Rozmowa Kożuszka. To jest Rozmowa Kożuszka. Czysta woda. Dobry wieczór Państwu. Dziś naszym gościem jest ekspert od rynku paliw. Chciałbym zacząć od pytania. Czy może się wydarzyć tak, że benzyna stanieje? Panie redaktorze, zanim zaczniemy, przepraszam, ale no muszę jedną rzecz powiedzieć. Też Benfila jest wyjątkowa, jest mi niezwykle miło, że po... Tak, długo pana nie było, rozumiem. Długo. A w sprawie paliw benzyna stanieje? No i co z tą benzyną? A, to nie wiem. Halo, reżyserka. Słuchajcie, czy my możemy w końcu zaprosić kogoś, kto powie coś konkretnego, a nie, że tylko cały czas ludzie, że ich tu nie było, że przyszli, że jest im miło, bo powoli, wiecie... Kto jest następnym gościem? Kevin sam w domu. Panie Kevinie. Ja nawet nie wiem, o co ja mam... No co? Nie było mnie tu od ostatnich świąt, więc w sumie też miło. Okej. Kogo jeszcze tutaj nie było? Generał. Serdecznie gratuluję panu redaktorowi kolejnego wyróżnienia. Dobra. Kim jest ten człowiek? Ale kim pan jest? Proszę pana, ja jestem dziennikarzem. Proszę pana, reprezentuję dom mediowy... BOOM! Znaczy, BOOM Security. No dobrze, ale czemu pan się tak rozgląda? Sprzętu tutaj trochę jest. Słucham? Ja reprezentuję likwidatora. Słuchajcie, czy moglibyśmy już powoli... A, jeszcze... Co? Maryla. Pani Marylo, czy pani też powie, że pani tutaj długo nie było? Gdzie tam, panie redaktorze? Ja tu jestem cały czas.
Mam nawet taką specjalną piosenkę nagraną. Znaczy, ja bym prosił... raczej nie. No, proszę państwa. Chwile dziennikarstwa są wielkie i my ich nie będziemy państwu szczędzić. Była jeszcze jedna wielka chwila dziennikarstwa, gdy do TVP został zaproszony Bart Staszewski oraz Maja Heban. Dwoje aktywistów LGBT+. Wiemy, co to jest L. Wiemy, kto to są ludzie B. Wiemy, G. Wiemy, kto to są ludzie B. Wiemy, kto to są ludzie T. Nie wiemy, kto to są ludzie plus. Najprawdopodobniej to są ludzie, którzy albo grają w siatkówkę, albo zbierają baterie. Natomiast moment był znowu niezwykle wzruszający i to od razu mówię, weźcie sobie państwo jakieś chusteczki, bo to będzie ryczane, mówię od razu. Posłuchajmy. Wojciech Szalong, dobry wieczór, witam państwa ponownie. Moi goście to dziś, o tej porze, Maja Heban, aktywistka LGBT+, i Bart Staszewski, aktywista LGBT+. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale zanim zaczniemy rozmowę, to wydaje mi się, że powinny paść trzy zdania. Przez długie lata w Polsce pod adresem wielu osób padały haniebne słowa, tylko dlatego, że osoby te postanowiły same decydować o tym, za kogo się uważają i kogo kochają. Osoby LGBT+, to nie ideologia, a ludzie. Konkretne imiona, twarze, bliscy i przyjaciele. Wszystkie te osoby powinny dziś usłyszeć słowo przepraszam właśnie z tego miejsca. Przepraszam. Dziękujemy. Powiem państwu, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to mnie najbardziej wzrusza, jak ktoś przeprasza nie w swoim imieniu, bo to nie on był w tym TVP, za które on teraz przeprasza. Także jak ja to słyszę, to... Jak ja to słyszę, to dostaję furii. Ale wiecie państwo, to nic dziwnego, że inteligentną w trzeciej RP wszystko się pomieszało w kwestii wybaczania, przepraszania, no bo skoro Adam Michnik najpierw wpisał list do Czesława Kiszczaka z więzienia i powiedział, że jest pan czystym złem i panu wybaczyć nie można, a potem kilka lat minęło i się okazało, że każdy, kto nie jest w stanie wybaczyć generałowi Kiszczakowi, jest po prostu śmieciem, to trudno się było w tym wszystkim zorientować. Ja tylko bym chciał powiedzieć tak, mój argument zawsze jest jeden, jak się spada to hasło LGBT to nie są ludzie, to nie jest ideologia, to są ludzie. Otóż, drodzy państwo, kto jest człowiekiem LGBT? Czyli człowiekiem, który jest jednocześnie lesbijką, gejem, jest jednocześnie biseksualny, jest jednocześnie transseksualny i w jakiś tajemniczy sposób jest jednocześnie plus. To tak jakby się mówiło, że pielęgniarko, montażysto, techniko, spawaczo, profesorowie, to nie jest ideologia, to są ludzie. No właśnie połączenie tych wszystkich rzeczy w jedną grupę, to się po angielsku nazywa tak zwane intersectionality, dziękuję, to jest ideologia, że wszyscy mamy wspólne interesy i z jednym przeciwnikiem walczymy, chociaż jedne baby chcą bab, drugie chłopy chcą chłopów, inni chcą chłopów i bab, a trzeci nie wiedzą, czy są jednym, czy drugim. I ja nikogo nie hejtuję, proszę państwa, w tym momencie, jak o tym mówię, tylko mówię, jak jest. Jak jeden znany ten. Dobrze, ja nie wiem, ile nam czasu zostało, natomiast jak już mówimy o wielkich momentach, to Bart Staszewski sam też no, napisał o tym na Twitterze i się charakterystyczna rzecz wydarzyła, zobaczmy. Gdy dziennikarz TVP drżącym głosem przeprasza osoby LGBT+, za lata szczucia, to znaczy, że wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Mogę. Słowa mają moc. Przez lata propaganda oddzierała nas z godności. Dzisiaj słowa przeprosin pozwalają pójść naprzód. Warto być przyzwoitym. Dziękuję. I tam jest taki, jak państwo zobaczyli na tą ramkę, promowane to było na Twitterze. Czyli ktoś, ja nie mówię, nie wiem kto, dziękuję za materiał, nie wiem kto. Natomiast ktoś zapłacił pieniążki, żeby ta treść była promowana. Na końcu, jak już jesteśmy przy tych wielkich chwilach, proszę państwa, polskiego dziennikarstwa, to poproszę o materiał 11, bo miało miejsce, proszę państwa, miało miejsce śledztwo dziennikarskie, także nie róbmy sobie tutaj żartów. Zobaczmy. Zdradzę wam coś. Otóż PiS ma na WhatsAppie grupę dla swoich parlamentarzystów. Ekipa z Nowogrodzkiej wrzuca na nią faktograficzne informacje, linki, cytaty, dane, by posłowie się orientowali. Czasami Nowogrodzka wrzuca też tweety publicystów, dziennikarzy i inne ciekawe rzeczy. Jeśli zatem zdarzy się, że nagle politycy PiS zaczynają coś podawać dalej albo lajkować, to znaczy, że Nowogrodzka podrzuciła tweeta swoim ludziom na WhatsAppa.
I pani Anna Maria Żukowska, a jak jej się często zdarza, ma bardzo dobry komentarz. Kurczę, grupa na WhatsAppie, nowość. Proszę państwa, sensacja, dziękuję za materiał, sensacja goni sensację. Dla mnie jest pytanie jedno. Co się stało z tymi gołębiami pocztowymi, którymi do tej pory kierownictwo PiS przesyłało przekazy dnia do swoich posłów? Bo jednak o interes tych zwierząt też warto było czasem może, nawet może zatańczyć w imieniu gołębi. Dobrze, drodzy państwo, taką mam średnią orientację, ile trwał ten odcinek, ale nieważne, bo wiem, że trwał tydzień, 4 dni, a to znaczy, że ja już dzisiaj kończę, ale my widzimy się w poniedziałek. I poniedziałek rymuje się z jednym z najbardziej nielubionych słów Donalda Tuska. Ze słowem może. Do zobaczenia.